I witam was ludziska, bardzo serdecznie, jestem Brawly, a to jest kolejny odcinek, zagrajemy w Counter-Strike'a Global Offensive, matchmaking, druga połowa po stronie counter-terrorystów na mapie Demirage. Pierwsza połowa była bardzo interesująca, dlatego że wygrywaliśmy 8-0, a dopiero później wszyscy z przeciwnego teamu wzięli sobie auto-snipe, no i niestety przegrywaliśmy B. Ale dostaniem teraz coś czuję, dostaniem ostro po piździe. A, oh, goddammit. Ładnie dostałem. A bla 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 bla. Najlepsze są ludziska, że po raz pierwszy chyba nie mam ani jednego Ruska w teamie. Jeżeli chodzi o moją rangę, to jest oczywiście Kałach pierwszy. Tak swoją drogą miałem kałacha, miałem dwa kałachy, ale oczywiście spadłem. Spójrzcie, moi drodzy, możliwe, że to jeszcze wygramy. Fajnie by. Patrzcie, został jeszcze jeden. O, oh, goddammit. Ładnie ich wyrąbali tej. Ten odcinek może być dla was troszkę denerwujący, dlatego że ja sobie wezmę, jak oni, moi drodzy, wezmę sobie auto szmatę. Ponieważ zrobię to co oni, czyli znaczy na początku myślałem, że będziemy to przegrywać, ale na szczęście wygrywamy pierwszą rundę. Ale mimo to i tak wezmę autoszmatę, tylko na nią uzbieram, moi drodzy, tak jak oni, ale będę ich wkurwiał. Dobra, poczekajcie, kupimy sobie na początek UMP i Kevlar, okej, okay, i dymnego. Idziemy na B. Okej. Wygrywaliśmy 8-0 i potem przegraliśmy wszystkie rundy, niestety. Przez tą autoszmatę cholerną. B again. Or underground. Dobra, tu już jest underground, wiadomo. Maybe. Tutaj poczekam. Mamy wszystko postawione ładnie. Także spoko. Pięknie. Eryko zabił. Mi się wydaje, że ten ostatni... Wiedziałem, że są tutaj. Że są w tym, w undergroundzie. On miał pakę nawet. Świetnie. I co bym sobie wziął tą... Tego digla. Dobra, tam już mam tego ostatniego. Postaram się go... Zabić. O ile to się uda oczywiście. Poczekamy sobie tutaj. Ten koleś pójdzie undergroundem. On się chyba wróci. O, pięknie. Ładnie. Ten odcinek może być krótki. Na to wygląda, bo zaczynamy tutaj wygrywać. Fajnie będzie, jeżeli wygramy wszystkie rundy po stronie counter-terrorystów. Ale żeby nie było łatwo, liczę na to, że coś pokażą nasi przeciwnicy. Żeby były jakieś emocje w tej grze. O, ale jestem ślepy, w ogóle z tego digla nigdy nie potrafiłem strzelać. Za duży to ma rozrzut, jak dla mnie. Dobra, czekajcie, posłuchamy. Chyba idą na B. Albo undergroundem znowu poszli. One underground. Na pewno. A to czuję. Czuję to. Jest. O, dziwko! Ale dostał bułę. O, akacza już kupili. Pięknie. To mi się podoba. Dobra, jednego tutaj pokonali. Dostał z... Ale dostał! Ja też ode mnie dostał. 26. Pięknie. Kolejna runda wygrana. Elegancko, to mi się podoba. Naprawdę. Mam nadzieję, że po tej rundzie, po tej grze będzie awans, o ile to oczywiście wygramy. No to co, moi drodzy, no to kupujemy auto szmaciore. Oczywiście. I co, i heja. Tutaj są oczywiście premade'y. Dobra, idziemy. Wejdę sobie na samochód, na TB. I postaram się ich ściągnąć. Te głupie ścierwa, ale będą płakać, mam nadzieję, że będą płakać, bo gdy my płakaliśmy, że kupili auto szmatę, to oczywiście się z tego śmiali. O, na B są chyba, na A znaczy się. Dobra, ja tam podejdę. Znaczy będę tutaj w kuchni, aby mieć bliżej na to A. Poczekamy sobie tutaj.
koleś nam chyba tego shorta kryje. Steps under and one in pillows. Okej. Okay. Skąd jest ten koleś? Taki dziwny akcent ma, wiecie? No chodźcie tutaj, sukinkoty. Autoszmaty w ruch. Mam nadzieję, że tej autoszmaty nie stracę i że nie wezmą tej autoszmaty przeciwnicy. Bo oni naprawdę potrafią tym gównem grać. Ja nie potrafię, ale zabrałem to tylko po to, aby ich wkurzać. Dobra, ostatni jest gdzieś na midzie, także idziemy go tutaj zrushować. On save'uje, to jest ten scout. Pięknie. Dobra. Elegancja Francja. Kurczę, żeby nie było nudno, niech oni wejdą na te B. Niech zraszują, jak w pierwszej rundzie. Kupimy wszystkie granaty oczywiście. Dobra, niech to mi wystarczy w zupełności na to B. Coś kolesia chyba laguje, co? Tak go teleportuje dziwnie, albo to mnie. Nie no, wątpię. Ja mam pingi dobre, w sumie on też ma dobre pingi, ale takie, tak mi się wydawało, jakby go teleportowało. Underground, mówisz? O, już się zabijają, uwielbiam to. Ejsiu! Oh, sorry. Ah. Chodź ty dżunglu, chodź. Dostaję za to szmaty tak, że się nie... Rzucę tutaj granata. O, jednego zabili niestety. Dobra. O, goddammit. Kurde, zabił mnie jeszcze, ale dostał raz. Fuck. Dwóch, jeden na jednego. Ciekawe, kto wygra. No już tej autoszmaty raczej nie biorę, bo to jest żałosna broń. Na szczęście nie potrafi tą bronią grać. Na szczęście mamy pakę, mamy przewagę, moi drodzy. Eryku ma przewagę nad tym typem z przeciwnej drużynie, z drużyny. Mamy pakę. Widzieliśmy, gdzie, skąd on może tutaj przyjść, bo zabił typa na A gdzieś. Znaczy na około nie, chociaż możliwe, że na około pójdzie, że go weźmie z prawej strony. O. O, fuck. Hide. No i git, nie o to chodzi. Pięknie, on chyba myślał, że zdąży zaplantować, nie? W te 5 sekund, naprawdę. Co za typek. Dobra, w takim razie ja biorę AWP. Dobra. I lecimy. Wszystkie rundy na razie wygraliśmy, na całe szczęście. Także raczej powinniśmy tą grę wygrać. Oczywiście, jeżeli podobają wam się odcinki z Content Strike'a, to oczywiście łapkujcie, komentujcie i tak dalej, ponieważ to jest dla mnie motywacja i to jest znak dla mnie, że lubicie odcinki i to jest znak, że tych odcinków będzie więcej i to jest znak, że dla was, specjalnie dla was tych odcinków nakręcę jeszcze więcej. O, to oni się nadal zabijają. To był chyba rewanż, bo ten pierwszy, ten koleś, który zginął w poprzedniej rundzie zabił tego typa, który go zabił. I teraz właśnie jest rewanż, na to wygląda. No chodź tutaj, sukinkocie, cię zabiję. Patrzcie, wyszedł, co za śmieć. Dobra, z tego z jungle już zabili, zostało trzech jeszcze, moi drodzy. One low HP pills. Last come. O kurwa, co tu się dzieje, ty? Dobra, oni pakę mieli? Znaczy, oni pakę mają, czy my tą pakę mamy? Cholera, nawet nie wiem teraz. Chyba oni mają, co? Dobra, ja pójdę na B, może? Bo my paki nie mamy, chyba. Poczekamy sobie tutaj, to jest najlepsza miejscówka. W ogóle możecie się ustawić albo tutaj, albo tutaj możecie sobie wejść, tak bokiem. O, tutaj.
I tu sobie możecie oczywiście kogoś ściągnąć z AWP. Dobra, dobra pozycja, ponieważ nikt was nie widzi. Koleś ze shorta, a nie z... z apartamentu. Nie spodziewają się was tam, o, może tak to powiem. Dobra, jeszcze dwie rundy, moi drodzy, także ten odcinek będzie cholernie krótki. Tak w ogóle, moi drodzy, muszę wam się pochwalić, że w tym miesiącu... w tym miesiącu mam zamiar, znaczy może nie w tym miesiącu, bo dzisiaj mamy maj, 22 chyba, 22 albo 20, dzisiaj jest, już nawet nie pamiętam. 22, tak. No i mam zamiar sobie kupić w czerwcu, na początku albo w połowie, kartę graficzną, nową, którą miałem już kupić oczywiście pół roku temu. Także spodziewajcie się let's playów z innych gier. Ja mam tutaj zamiar zrobić sobie let's playa z... nagrać taki dziennik z DayZ Standalone. To będzie ciekawe, na pewno. O, o. Ale, ale dostał w zęby. Ktoś tam rzucił tego? Dobra. Poczekamy sobie tutaj, jako jedyny TA będę kryć. Chociaż mamy pakę. Teraz nie wiadomo, skąd on może przejść. Ja biorę A w każdym bądź razie. O! Gdzieś na B go zabili. Dobra, udało się. Jeszcze, moi drodzy, jeszcze jedna runda. I ty, i koniec. I finito. Także raczej tu powinniśmy wygrać. No, przegrać już tego nie możemy, tak? Bo już jest remis. Także wezmę sobie, pójdę sobie takiego typowego fulla. Kupię wszystko. To... Dobra, już wszystko. Już pieniędzy... znaczy już nie mam co kupić. Pójdę sobie... O nie, zabrałeś mi mida. Ty, Mendo, niech teraz na B pójdą. Bo tylko jeden raz udało im się zraszować. Już później nie próbowali. Dobra, lecimy. O, goddammit. Wow! A nie, myślałem, że zabiłem drugiego jeszcze. Kurwa, dostał chyba w nogę. Chuj z tym! Jeblo! Ale dostałem. To było dzikie. A, mam to w dupie, ja ich raszuję. A co? Kto mi pozwoli? Kto mi zabroni? Dwóch na A zostało, okej. Dostał, mamy pakę, moi drodzy, jeszcze. Wow, a go słyszałem tej! Tylko myślę, że to jest jeden z naszych. T-spawn, T-spawn, last T-spawn. O, oh, goddammit. Ale on musi tutaj przyjść, bo mamy pakę tej. Ciekawe, co on tutaj zrobi. O, być może uda nam się pokonać tych naszych dwóch. I będzie kolejna tutaj runda. O, pięknie, udało się. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej zacnej gry, to oczywiście komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę i widzimy się w dalszych projektach. Trzymajcie się, cześć!